dzisiejszym meczu. Hutnik pokonał Czarnych Paniec 4-0. Są z nami trener drużyny gości, pan Piotr Mazurkiewicz, trener Hutnika, pan Leszek Janiczak i bohater dzisiejszego spotkania, strzelec dwóch bramek, Błażej Radwanek. Rozpocznijmy od wypowiedzi pana trenera Czarnych. Przede wszystkim, trenerze, gratulacje za zwycięstwo, zasłużone zwycięstwo. Co można powiedzieć o tym meczu? No to samo powiedzieć, co o wszystkim. Popełniamy w tych meczach te same błędy, proste, juniorskie błędy, które nie powinny nam się przydarzyć. Co z konsekwencją kontuzji w naszym zespole. 6 zawodników, nie zawodników drugiego planu, 6 kluczowych zawodników wypadło z dzisiejszym meczem. Następny Maciek Witek, kontuzja barku, prawdopodobnie do końca rundy może nie zagrać. Dziś już nie mamy stoperów. Mieliśmy przed rundą 3. Jeden nabawił się kontuzji w okresie przygotowawczym, drugi pauzował w pierwszym meczu, w drugim meczu wyszedł w pierwszej jedenastce, kontuzja barku. Dzisiaj Maciek Witek i tak naprawdę śmiech przez łzy, ale chyba ja założę koszulkę i na stoperze wystąpię w następnym meczu, bo sytuacja nasza jest dramatyczna i nie zapowiada się, żeby ona w najbliższym czasie się poprawiła. Dziękuję. Dziękuję. Poproszę pana trenera Leszka Janiczaka. Jak słyszę o kontuzjach w drużynie gości, to od razu nasuwają się te nasze, bo nie mamy wiele lepszej sytuacji. Dzisiaj chyba 8 młodzieżowców czy 9 zagrało. Też nie mamy środkowego obrońców. Darek Gawęcki po kontuzji, gdzie był gotowy, ale nie chcieliśmy ryzykować. Dlatego to zwycięstwo tym bardziej cieszy. Cieszą strzelone bramki. Mogło być ich więcej, ale no trudno wybrzydzać. Może nie był to taki piękny mecz, chociaż no pewnie wynik w pierwszej połowie był troszkę za wysoki według tego, co się działo, bo wcale tak się nie było, panie trenerze, kilka groźnych kontr i tam się mogło różnie to zakończyć. Ważne, że dla nas, z naszego punktu widzenia, jest zwycięstwo i ilość bramek też ma znaczenie. No bardzo się cieszymy i miejmy nadzieję, że to też podbuduje tych młodych chłopaków i w następnym meczu również popatrzymy o 3 punkty w Sandomierzu. Dziękuję. Dziękuję. No i Błażej, dzisiaj świetny mecz, 2 bramki. Jak ci się grało? Opowiedz, jak te bramki padły? No przede wszystkim jestem zadowolony, że udało się strzelić 2 bramki, ale to tak naprawdę zasługa całej drużyny, tak? Krzysiu Świątek, pierwsza bramka moja, to Krzysiu Świątek wrzucił z rzutu różnego, ja biegłem na pierwszy słupek i udało się strzelić. Druga bramka, no to fajna akcja tam z prawej strony, podanie tak samo Krzysztofa Świątka do Kamila Sobali. Kamil Sobala tam oddał strzał, no i po prostu dobiłem klatką piersiową. Wiadomo, trzeba się tak samo znaleźć, jak to mówią, ale to tak jak mówię, zasługa całej drużyny, tak? Ja jestem zadowolony ze swojej gry, zwłaszcza w pierwszej połowie, bo fajnie mi się grało tam. W pierwszej połowie kilka fajnych akcji się udawało z lewej strony zrobić, a w drugiej połowie wiadomo, już chcieliśmy przede wszystkim nie stracić bramki, też chcieliśmy od razu szybko strzelić drugą bramkę, no co się nie udało, dopiero strzeliliśmy tą czwartą bramkę później, no ale przede wszystkim nie straciliśmy tej bramki, tak? I jesteśmy bardzo zadowoleni. Tak jak mówię, po 2 porażkach chcieliśmy się po prostu odbić, tak? To tyle chyba. I się udało. Tak jest. Dobrze, dziękuję bardzo, Błażej, i poprosimy teraz dziennikarzy o zadawanie pytań. Panie trenerze, do trenera Janczyka, jak pan ocenił występ tych, którzy się tak pojawili w tym składzie, no pierwszy raz albo prawie pierwszy? Świątko Piotrek zagrał bardzo dobrze, podoba mi się go gra, ogólnie, no to nie będę już opowiadał jak, co mi się podobało dokładnie, co nie, ale występ oceniam bardzo pozytywnie. Matysek, dla niego też to był debiut, trzeba pamiętać, że to jest junior, rocznik 2000, grał od początku. No jeszcze się troszkę, wiadomo, że musi się troszkę uczyć tej gry seniorskiej, ale będzie wprowadzany i będzie dostawał na pewno więcej szans. Dzisiaj przyzwoicie, ja uważam, że przyzwoicie z tym, co dzisiaj dysponujemy napastnikami, to Patryk zagrał przyzwoicie. Czy coś się zmieniło? No wchodził jeszcze Kamil Broda. Widać na treningu, że to też rocznik 2000, widać na treningach,
że prezentuje się bardzo dobrze i dzisiaj nie zawiódł, bo wszedł na te pół godziny i naprawdę zagrał bardzo dobrze. I myślę, że też to jest zawodnik, to jest nasz wychowanek, który ma szansę się przebić, być bliżej tej jedenastki podstawowej. Chyba tyle z tych nowych, którzy się dzisiaj pojawili. Kamil Janecki na duże. A przecież tak, no Kamil Janecki to był jego praktycznie debiut w pierwszym zespole. Zagrał od razu od początku przy troszkę słabszej formie Kuby Ptaka. Dostał tą szansę i na dzisiaj ją wykorzystał. Zagrał również przyzwoicie. Też chłopak rocznik 99 i może grać tylko jeszcze lepiej. Także cieszę się i jestem zadowolony z postawy. Dziękujemy. Skoro nie ma już więcej pytań, to bardzo dziękujemy za konferencję prasową.